Patrycja Kulwińska po meczu z Angolą. To nie był spacerek rywalki, to praktycznie do ostatnich sekund, prawie że ostatniej minuty walczyły o korzystny rezultat i to w miarę z dobrym skutkiem. No niestety ten mecz nie potoczył się po naszej myśli. My wiemy, że to powinno wyglądać zupełnie inaczej, ale naprawdę jeżeli byłybyśmy sobie w stanie odpowiedzieć na pytanie, co jest nie tak, to byśmy te błędy już naprawiły, a gdzieś tam podejrzewam, że w naszych głowach jest jakaś blokada, bo do tego turnieju jesteśmy raczej dobrze przygotowane fizycznie. To w takim razie, no co przychodzi do głowy, co mogłoby odblokować polski zespół, żeby na przykład w meczu z Holandią i w 1/8 finału zagrał o zwycięstwo? Szukamy tych odpowiedzi cały czas. Myślę, że tak naprawdę nasza gra układa się w dużej mierze tak, jak pozwala nam na to przeciwnik. I skoro jesteśmy w stanie zagrać na bardzo wysokim poziomie, rzucić 30 bramek reprezentacji Szwecji, no to znaczy, że umiemy grać w piłkę ręczną. A gdzie ten problem przeciwko tym egzotycznym drużynom leży, to nie mam zielonego pojęcia. Dzisiaj było widać, że Patrycja, czyli nasz Owen, potrafił urwać się rywalkom na kole, że kilka akcji naprawdę było takich wspaniałych. Brawa nawet momentami też było słychać na trybunie prasowej, więc to jest taki chyba dobry symptom na następne mecze w turnieju, że w twoim wykonaniu, że tych bramek będzie jeszcze więcej. No ja bym sobie na pewno tego życzyła, ale wiadomo, że gdzieś tam ta gra kołowych jest bardzo mocno uzależniona od formy całej drużyny, bo wiadomo, że jeżeli rozgrywające dobrze się czują rzutowo, to ta obrona musi trochę podwyższyć i wtedy jest więcej miejsca dla nas. I w tych układach my możemy zdobyć dużo więcej bramek z Hanią z koła. Także no mam nadzieję, że złapiemy ten właściwy balans w kolejnych meczach, że będziemy potrafiły odnaleźć się na boisku i każda z nas przyłoży swoją cegiełkę do zwycięstwa. Patrycja, widzę w twoich rękach taki pomarańczowy przyrząd gimnastyczny. To czy to już są przygotowania do meczu właśnie z Holandią? Nie, ja dalej pełnię rolę pachoła i to jest przyrząd Iwony Niedźwiedź i ja jej go po prostu niosę. A co może być dobrym prognostykiem, jeśli chodzi o najbliższy mecz przeciwko Holandii? Myślę, że nasz mecz przeciwko Szwecji, bo widać było, że w tym meczu funkcjonowałyśmy bardzo dobrze, czyli gdzieś tam mam nadzieję, że przeciwko tym lepszym europejskim drużynom będziemy w stanie naszą grę poukładać i grać jak równy z równym, a nawet zwyciężać. Dziękuję bardzo. Widziałam, jak to ładnie zapowiedziałeś.